Uroczystość Najświętszego Imienia Maryi. Pierwsza niedziela podczas oktawy uroczystości narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Święto to ustanowione zostało około roku pańskiego 1683. Lekcja z Księgi Ekklezjastyka, rozdział 34, wiersz od 23 do 31. Ja jako winne drzewo wypuściłam wdzięczną wonność, a kwiatki moje owocem czci i uczciwości. Ja matka pięknej miłości i bogobojności i uznania i nadziei świętej. We mnie wszelka łaska drogi i prawdy, we mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie, a najedzcie się owoców moich, albowiem duch mój słodszy nad miód i plastr miodu, pamiątka moja na rodzaje wieków. Którzy mnie jedzą, jeszcze łaknąć będą, a którzy mnie piją, jeszcze pragnąć będą. Kto mnie słucha, nie będzie zawstydzon, a którzy przeze mnie sprawują, nie zgrzeszą. Którzy mnie objaśniają, będą mieli żywot wieczny. I Ewangelia u świętego Łukasza, rozdział 1, wiersz od 26 do 38. Onego czasu posłany jest anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, któremu imię Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu imię Józef, z domu Dawidowego, a imię panny Maryja. I wszedłszy anioł do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Która, gdy to usłyszała, zatrwożyła się na mowę jego i myśliła, jakie by to było pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Maryja, albowiem znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, a nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki, a będzie zwany synem Najwyższego, i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. A Maryja rzekła do anioła: jakoż się to stanie, gdy męża nie znam? A anioł odpowiadając, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zaćmi tobie, przetoż i co się z ciebie narodzi święte, będzie nazwane synem Bożym. A oto Elżbieta, krewna twoja, i ona poczęła syna w starości swojej, a ten miesiąc szósty jest onej, którą zowią niepłodną. Bo u Boga nie będzie żadne słowo niepodobne. I rzekła Maryja: oto ja służebnica pańska, niechaj mi się stanie według słowa twojego. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na tę uroczystość. Imię pełne radości, pełne łaski, pełne miłości, pełne poświęcenia. Dzięki ci, wieczny Boże, żeś twej matce, a naszej orędowniczce wybrał takie ufność wzbudzające imię. W tem znajduje się też właściwa zupełnie chwała Zbawiciela, że Bóg darował mu imię, które jest nad wszelakie imię, aby na imię Jezusowe wszelkie kolano klękało, niebieskich, ziemskich i podziemnych. List świętego Pawła do Filipian, rozdział 2, wers od 9 do 10. Jako najczcigodniejsza Bogarodzica po Bogu samym jest najdoskonalszą, najczystszą, najczcigodniejszą istotą, tak też należy jej się po nim najświętsze, najsłodsze, najpotężniejsze imię. A chociaż nie tylko najświętsze imię Jezus Archanioł Gabriel przyniósł z nieba, lecz także i imię poprzednika Jezusa Chrystusa, jednakże zupełnie jest pewną, że pełnemu łaski dziecięciu świętej Anny dano imię Maryja tylko na rozkaz Boga i wskutek zwiastowania anioła. W 8 dni bowiem po narodzeniu przeczystej dziewicy odbywała się w domu świętego Joachima uroczystość religijna. Według zwyczaju Żydów nie dawano nowonarodzonym dziadkom zaraz imienia, lecz dopiero w 8 dni później. Działo się to przy rozmaitych modlitwach i ceremoniach. Zapewne krewni i przyjaciele robili świętym rodzicom Maryi rozmaite przedstawienia i wyszukiwali stosownego imienia z rejestru pokolenia ich rodziny, tak samo, jak to się działo z świętym Janem Chrzcicielem. Lecz święty Joachim i Anna położyli koniec tym doradom, oświadczywszy stanowczo: Maryja jest imię jej. I cóż znaczy to imię Maryja? Nie musi to być imię święte, miłe, wiele znaczące, które od samego Najwyższego nadanem zostało łaski pełnej, niepokalanej Bogarodzicy, Królowej Nieba i Ziemi. Święci nauczyciele znaleźli 5 znaczeń dla tego ukochanego imienia. Po pierwsze, słowo Maryja znaczy niewiasta. Maryja jest niewiastą w najwłaściwszym i najwznioślejszym znaczeniu. Ona jest dziewicą i matką zarazem, w niej odbijają się w najpiękniejszy sposób wszelkie cnoty, wszelki wpływ niewiasty. Każde serce chrześcijańskie wita przeto w antyfonie, pod twoją obronę najświętszą Pannę słowami: o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza. I zapewne nie znajdzie się poufalszego, tkliwszego wyrazu na oznaczenie, czym jest Maryja dla nas, jak kiedy ją zowiemy po prostu: naszą kochaną Panią. Po drugie, imię Maryja znaczy tyle co: mistrzyni, Pani, władczyni.
Już w pierwszym momencie narodzenia się Maryja była panią i władczynią nad szatanem, któremu starła głowę, władczynią nad grzechem, który ze swymi podszeptami i ze swą klątwą ani na moment w jej niepokalanym sercu nie postał. Ale jakąż władzę wywierała Maryja, gdy rozkazy wydawała Bogu Synowi? Ewangelia Święta zamyka cały bieg życia Zbawiciela od młodości aż do 30 lat wieku w trzech słowach: był im posłuszny. Czyż jest jaka wyższa władza, jak możność panowania nad nieskończonym władcą nieba i ziemi? Maryja jest panią i władczynią nad aniołami i ludźmi. Maryja jest królową aniołów, Maryja jest królową, matką, ucieczką, zdrojem łask dla ludzi. Jej imię, jej słowa, jej żywot, jej boleści, wszystko, co nam Maryja przypomina, wywiera tajemniczą potęgę na cały świat aż na wieki wieków. Gdzie Jezus Chrystus panuje i jest kochanym, tam panuje i Maryja i tam też jest kochaną. Po trzecie, Maryja znaczy tyle, co gwiazda morska. Gwiazdą, mówi święty Bonaventura, nazywa się dla jej szczególnej czystości, pomnożonej przez narodzenie Słowa Bożego, które z niej jak promień z gwiazdy wytrysło, gwiazdą dla jej szczególnej piękności i niezrównanej otuchy, jakiej wszyscy przez jej błyszczenie doznają, którzy na burzliwym morzu tego świata znajdują się w niebezpieczeństwie. Rozważmy więc razem, duszo chrześcijańska, znane ci już o imieniu Maryi słowa świętego Bernarda, które zarówno moje serce, jak i bez wątpienia twoje wzruszają i budują, o grzeszniku, jeżeli bałwany i wichry tego ziemskiego żywota tobą miotają, że już kotwicy zarzucić nie możesz, nie odwracaj oczu od blasku tej gwiazdy. Jeżeli burzliwe pokuszenia przeciw tobie powstają, a skały smutku zagrażają twej łódce rozbiciem, spojrzyj na tę gwiazdę i zawołaj: Maryjo. Jeśli szumiące bałwany pychy, dumy, oszczerstwa chcą cię pochłonąć, spojrzyj na tę gwiazdę i zawołaj: Maryjo. Jeżeli gniew, chciwość, żądzą zakłócają spokój twego serca, spojrzyj na tę gwiazdę i zawołaj: Maryjo. Jeżeli twoje grzechy, jak groźne potwory, wznoszą się przed tobą, jeżeli zgryzoty sumienia cię dręczą, jeżeli obawa przed sądem napełnia cię strachem śmiertelnym, jeżeli czarny smutek cię ogarnia, jeśli znajdujesz się na krawędzi piekielnej rozpaczy, nabierz odwagi, zwróć myśli do Maryi, a sam na sobie doświadczysz, że słusznie napisano: imię dziewicy jest gwiazda morska, imię dziewicy jest Maryja. Po czwarte, imię Maryja znaczy nie tylko gwiazda morska, ale i gorzkie morze. Morze, dla pełności łask boskich, które najdobrotliwszy zlał na łaski pełną, gorzkie najpierw, ponieważ jest matką bolesną, ponieważ o wiele więcej, aniżeli pobożna, świecka, biblijna Rut może Maryja powiedzieć: nie zówcie mnie Noemi, to jest piękną, ale mnie zówcie Mara, to jest gorzką, boć mnie gorzkością napełnił bardzo wszechmogący, Księga Rut, rozdział 1, wers 20, gorzkie morze dalej, ponieważ piekielnym duchom zgotowała upadek, jak Egipcjanie, którzy lud Boży ścigali i w falach Czerwonego Morza swą śmierć znaleźli. Bardzo trafnie mówi tu Albert Wielki: jeżeli wabieniem ciała czujecie się pociągani, nawet na pół już zwyciężeni, rzućcie się szybko w gorycz tego morza, wymówcie to święte imię, a przekonacie się niezawodnie z własnego doświadczenia, że ona na próżno nie nosi imienia Maryja. Po piąte, na ostatku znaczy imię Maryja tyle, co oświecona, oświecająca. Maryja oświeca świat cały swymi wzniosłymi przykładami, cudami swego miłosierdzia, blaskiem swej wspaniałości. Jak niegdyś Żydom wychodzącym z Egiptu towarzyszył obłok i wiódł ich, broniąc ich za dnia od żarów słonecznych, a w nocy blaskiem ognistym był im przewodnikiem, tak i Maryja jest cudownym obłokiem, zasłaniającym nas przed gniewem Bożym i oświecającym świat cały. Cóż byśmy, nędzarze, otoczeni ciemnością, cóż byśmy w nocy tego świata poczęli, gdybyśmy nie mieli tak promienistego światła, gdybyśmy nie mieli prowadzącego nas słupa? Zniszcz słońce, cóż się stanie z ziemią? Odbierz Maryję, cóż pozostanie więcej, jak ogarniający wszystko pomrok, cień śmierci i najgrubsza ciemność? Jeśli ty, o duszo chrześcijańska, weźmiesz sobie do serca owe głębokie znaczenie imienia Maryi, czyż twe serce nie napełni się czcią i ufnością ku niemu? Wszakże ono przypomina ci najdobrotliwszą Matkę naszą, jej potęgę i litościwe serce. Jest ono przecież po najświętszym, najwyższego uwielbienia godnym imieniu, Jezus, najskuteczniejszym imieniem. Boski Zbawiciel dał uroczystą obietnicę: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam. Czy nie wierzysz, że miłość do swej matki nie zniewala syna także do podobnej obietnicy, która by brzmiała: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek będziecie mnie prosić w imię mej matki, dam wam. Sławny biskup, święty Anselm, twierdzi i udowadnia coś do uwierzenia na pozór niepodobnego. Prędzej nieraz otrzymujemy zbawienie,
jeśli wspomnimy na imię Maryi, aniżelibyśmy jej jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa wzywali, nie dlatego, aby Matka była wyższą i potężniejszą niż Syn, albo ten był tylko wielkim i potężnym przez nią, tylko ona przez Niego. Owszem, Syn jest Panem i sędzią wszystkich, który roztrząsa zasługi każdego pojedynczego, jeśli On zaraz każdego nie wysłucha, który Jego imienia wzywa, toż to czyni bez wątpienia z bardzo sprawiedliwych przyczyn. Jeśli potrzebujący pomocy wezwie imienia Maryi, wtedy stają się zasługi i potęga Matki pośrednikami i wyrabiają mu wysłuchanie, chociaż własne jego zasługi na to nie wystarczają. Święto dzisiejsze ustanowione zostało w roku pańskim 1683, po wielkim zwycięstwie, jakie odniosły wojska chrześcijańskie nad Turkami w tymże roku pod Wiedniem. Muzułmanie, jak to już i w dawniejszych zdarzało się wiekach, i tym razem zagrozili byli całemu chrześcijaństwu, rozlawszy się po Europie. Wojska chrześcijańskie, które się im tedy opierały, w znacznej były mniejszości. Przybycie im na pomoc pod Wiedeń króla Jana Sobieskiego z swoimi chówcami i jego osobista waleczność wyratowały cały świat zagrożony już zawojowaniem przez nieprzyjaciół imienia Chrystusowego. Sobieski zdobyte na Turkach chorągwie posłał papieżowi Innocentemu XI, a tenże Ojciec Święty, wiedząc, iż Jan III owe stanowcze i tak ważne dla całego Kościoła zwycięstwo odniósł głównie za wezwaniem Najświętszego imienia Maryi, ustanowił osobne święto na cześć Najświętszego imienia Matki Bożej, nakazując je obchodzić w niedzielę w oktawie uroczystości jej narodzenia. Nauka moralna. Tak jak przeczysta dziewica zaraz po swym narodzeniu otrzymała swe słodkie imię, tak każdemu dziecku chrześcijańskich rodziców wkrótce po przyjściu na świat przy chrzcie świętym daje się imię w sposób uroczysty. W tym kościelnym obrzędzie spoczywa głęboka myśl. Dziecko ma przez to dostać świętego niebieskiego na wzór i za patrona. Wzór ów ma dorastających i dorosłych pokrzepiać, prowadzić na drodze zbawienia, patron przez swe zasługi i wstawienie się u stóp tronu Boga będzie poruczonego swej opiece wspierał, wzmacniał, strzegł przed grzechem, albo w razie upadku nakłaniał do żalu i poprawy. Ty zaś, duszo chrześcijańska, postanów sobie czcić i kochać Twego patrona, rocznie dzień Jego imienia na sposób chrześcijański obchódź uroczyście przez słuchanie mszy świętej i przyjmowanie sakramentów świętych. A jeśliby Ci to w tym dniu nie było możebnem, uczyń to przynajmniej następnej niedzieli lub w następne święto. Sprawuj się godnie według Twego świętego wzoru. Sławny bohater Aleksander Wielki miał w swej armii żołnierza, któremu także było imię Aleksander, ale ten był wielkim tchórzem. Wtedy rzekł król pewnego razu do niego: albo postępuj sobie godnie Aleksandra, albo odłóż to imię. Strzeż się, aby twój królewski patron w niebie nie zrobił ci takiego samego wyrzutu, albo żyj godnie mego imienia, albo je odłóż. Gdybyś zaś ty, chrześcijańska czytelniczko, miała to szczęście, iżby ci rodzice pełni wiary nadali byli na chrzcie świętym to słodkie, piękne imię Maryja, życzę ci z szczerego serca szczęścia do tej odznaki, do twej potężnej patronki, do tego najwspanialszego wzoru. Jest wiele obiecującym, pocieszającym znakiem, jeśli się ma przeczystą dziewicę za patronkę, jeśli przytem nie brak starania stać się jej godnym. Ale tym więcej masz też obowiązek obchodzić uroczyście coroczne święta Maryi przez zwiedzanie kościoła w pobożności, słuchanie mszy świętej, przyjmowanie sakramentów świętych i inne pobożne uczynki. Wtedy cieszyć się będziesz jej potężną pomocą w życiu i przy śmierci. Albowiem, gdy się to stosuje do wszystkich ludzi, że jeszcze nigdy nie słyszano, aby kto się pod opiekę Maryi ucieka, był od niej opuszczonym, jakże o wiele więcej doznać muszą pomocy szczególnie ci, którzy tak pobożną, tak dobrotliwą mają patronkę. Modlitwa. Spraw miłościwie, Wszechmogący Boże, aby wierni słudzy Twoi, którzy pod zasłoną imienia Najświętszej Maryi Panny cieszą się jej opieką, za jej miłosiernym pośrednictwem od wszelkiego złego uchowani zostali na ziemi i do wesela wiecznego doprowadzeni byli w niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani słuchacze, jeżeli macie przemyślenia związane z tą nauką, to napiszcie je w komentarzu pod filmem, jest to budujące dla nas i dla innych słuchaczy. Bóg zapłać za słuchanie żywotów świętych pańskich, mamy nadzieję, że pomagają Tobie w codziennej przemianie serca i pracy nad słabościami. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco, to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy do wsparcia co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta, w tym roku msze święte odprawiane są bezpośrednio w Stolicy Apostolskiej w Rzymie.
A ofiarę mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Kochani, prosimy Was o modlitwę za każdego ze słuchaczy nauk, aby Pan Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Przypominamy, że aby zwiększyć zasięgi nauk katolickich, możesz wysyłać filmy do znajomych, udostępniać na swoich profilach społecznościowych, dodawać komentarz pod filmem, nawet taki prosty jak zwykła ikonka z uśmiechem. Jeżeli masz jakieś pytania lub podpowiedzi, to napisz do nas e-maila, link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.